Tą prezentację na dzisiaj ja zrobiłem taką w połowie techniczną, ponieważ nie wiedziałem, jakie audytorium będzie, więc ona nie będzie taka bardzo mocno techniczna. Natomiast jeżeli ktoś by był zainteresowany tematem ogólnie produktów Citrixa, to założyliśmy grupę, polską grupę użytkowników Citrixa, która jest dostępna pod takim adresem, jak tutaj na stronie. Tam się można zarejestrować, organizujemy spotkania, warsztaty, więc próbujemy popularyzować tą technologię wśród użytkowników w Polsce, bo jest troszkę zaniedbana. W skrócie moja prezentacja ma taki plan. Krótko powiemy, co to jest Zen Desktop, jaka jest historia tego produktu, omówimy główne komponenty i metodologię wdrożenia, a następnie w tym przedostatnim punkcie omówimy sobie zasady projektowania infrastruktury, żeby uniknąć problemów z brakiem dostępności. Zen Desktop tak naprawdę jest to system wirtualizacji środowiska pracy, który centralizuje wszystko w data center, a następnie umożliwia podłączenie się do tego systemu z dowolnego urządzenia użytkownikowi, który pracuje z dowolnego miejsca. Najważniejszą rzeczą jest, aby był dostępny internet i zapewnione łącze z wewnątrz, znaczy z zewnątrz, tak aby można było zobaczyć zasoby udostępnione w firmie. Tak naprawdę, logując się do sieci, jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie zasoby, które są udostępnione przez wszystkie produkty z portfolio Citrixa, ponieważ każdy z tych produktów to jest taki klocek, który można w zależności od potrzeb uruchamiać i konfigurować, aby zapewnić dostęp do wszystkiego, co nam jest potrzebne. Najważniejsze pojęcia, których będziemy używali w trakcie tej prezentacji, to tak naprawdę jest HDX, Flexcast i później już określenia opisujące poszczególne funkcjonalności w samej infrastrukturze. Tak naprawdę HDX jest to pojęcie, które zostało wprowadzone w najnowszych wersjach Zen Desktopa i tak naprawdę jest to tak naprawdę zestaw narzędzi, który ma zapewnić użytkownikowi możliwie najlepszą jakość pracy. Mówimy tutaj o tym HDX Definition, HD Definition, dlatego że w tym momencie bardzo duży nacisk jest kładziony na umożliwienie dostępu do multimediów, gdzie liczy się jakość wyświetlania, nie tylko sam dostęp do multimedium, ale także to, żeby było to wyświetlone w możliwie najlepszej jakości. Możliwie najlepszej jakości rozumiemy to w stosunku do łącza, którym dysponujemy, tak? Flexcast model, są to różne scenariusze wykorzystania Zen Desktopa. W zależności od tego, jakie zasoby będziemy publikowali użytkownikowi, możemy wykorzystać różne typy rozwiązań i to pokażę na następnych slajdach. Jeżeli chodzi o trzy kolejne określenia, Zen Desktop Site, Zen Desktop Machine Catalog i Zen Desktop Delivery Group, nie będę o tym dużo mówił, natomiast konfigurując zasoby musimy skonfigurować site Zen Desktopa, który jest odpowiednikiem farmy bądź domeny w AD. Tak najbliżej można to streścić. Zen Desktop Machine Catalog to jest zestaw komputerów, które udostępniają zasoby, a Zen Desktop Delivery Group to jest tak naprawdę zestaw wirtualnych maszyn lub aplikacji utworzony na podstawie katalogu maszyn. Ważną uwagą jest ostatni punkt tak naprawdę,
Zen Desktop wymaga istnienia Active Directory. Bez tego się nie da się skonfigurować tego produktu, ale w tym momencie wszystkie firmy, które w ogóle myślą o wykorzystaniu Zen Desktopa, zazwyczaj taką infrastrukturę już mają. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o Zen Desktopie, należałoby sobie zadać pytanie, dla kogo jest Zen Desktop i co możemy zyskać, korzystając z tego produktu. Tak naprawdę, stosując Zen Desktop, adresujemy wszystkie problemy, które nowoczesne IT ma w tym momencie, czyli IT musi przygotować komputer dla nowego pracownika, zarządzać komputerami, które są w tym momencie w sieci, instalować nowe wersje aplikacji, nowe wersje poprawek, wszystkie programy antywirusowe, cały zestaw oprogramowania, które jest potrzebne ludziom do pracy. I dzięki wykorzystaniu Zen Desktopa możemy w łatwy sposób skrócić czas potrzebny na te wszystkie operacje, ponieważ w większości przypadków zarządzamy wszystkim z jednego obrazu, więc w momencie, kiedy trzeba zainstalować poprawki bądź nowe oprogramowanie, instalujemy to na jednej maszynie, testujemy w momencie, kiedy wszystko jest gotowe, zamieniamy w diski i w tym momencie już wszyscy użytkownicy pracują na nowej wersji systemu. Ważną rzeczą jest również to, że dzięki wykorzystaniu Zen Desktopa możemy ograniczyć znacznie koszty wymiany komputerów. Nie tylko w rozumieniu, że zamiast komputerów możemy kupić cienkiego klienta czy terminale, nieważne jak się to nazwie. Jest to ważne także w kontekście z wydłużenia czasu wymiany sprzętu w firmie. Spokojnie możemy tak naprawdę przesunąć okres wymiany komputera z 3 na 4 bądź 5 lat i będzie to całkowicie uzasadnione, dlatego że w tym rozwiązaniu całe obciążenie jest przesunięte do data center. Tam wszystkie operacje są procesowane, więc już nie będziemy mieli takich sytuacji, że komputer jest za stary, żeby na przykład uruchomić na nim nową wersję Office'a, dlatego że ten komputer będzie tylko odpowiedzialny za wyświetlenie informacji, natomiast wszystkie operacje przetwarzane są w data center. Dzięki Zen Desktopowi można podłączyć się z dowolnego urządzenia, nawet z iPada bądź smartfona, jeżeli jest taka potrzeba. I to naprawdę działa. I dzięki produktom Zen Desktop możemy osiągnąć naprawdę wysoką jakość pracy dzięki technologiom HDX. Jeżeli chodzi o historię tego produktu, to ciężko nawet czasami uwierzyć, ale on powstał na chwilę przed Microsoftem, bo firma powstała w 1989 roku, w 1990 została wypuszczona pierwsza wersja jeszcze dla OS X-a, a w 1992 pojawił się pierwszy produkt dla Windows NT. Od tego czasu produkt przeszedł szereg zmian, jak każdy z produktów istniejących tyle na rynku. Zmieniał nazwy, był to WinFrame, MetaFrame, Presentation Server, ZenApp i w tym momencie mamy ZenApp i Zen Desktop. Niestety nam się nie zmieściło wszystko. Tak naprawdę najważniejsze dla tego produktu są wersje Presentation Server 4.5, ZenApp 6.5 i potem rodzina produktów Zen Desktop 7.1, 7.5 i 7.6, ponieważ one wniosły do tego produktu najwięcej zmian, które można powiedzieć w pewien sposób zrewolucjonizowały sposób dostarczania aplikacji i desktopów dla użytkowników. Rodziny, produkty wyświetlone po lewej stronie są to produkty, których celem miało być dostarczenie wirtualnej aplikacji.
Natomiast produkty z prawej strony są to rozwiązania służące dostarczeniu wirtualnego desktopa. ZenApp, ponieważ Zen Desktop w prostej linii pochodzi od ZenAppa, ZenApp tak naprawdę jest nakładką, czy był nakładką na usługi terminalowe, który robił w czasach serwerów NT4 2000-2003, robił to wszystko, co słabo działało w usługach terminalowych. Tak? Przede wszystkim wyświetlał tylko zmiany w ekranach, a nie transferował całego ekranu tak, jak to się działo w protokole RDP, co skutkowało dużo szybszą pracą, dużo płynniejszą pracą całego systemu. Jeżeli chodzi o komponenty systemu, tak naprawdę system Zen Desktop składa się z storefronta, delivery kontrolera, bazy danych, provisioning serwera i hypervisora, na którym są uruchomione maszyny wirtualne. Te wszystkie komponenty oczywiście mogą istnieć w postaci maszyn wirtualnych, które są również uruchomione na hypervisorze. Natomiast ta część oznaczająca maszyny wirtualne z Virtual Delivery Agentem są to serwery, które będą udostępniały zasoby użytkownikom, którzy będą się logowali do naszego systemu. Po stronie klienta instalujemy bardzo małego klienta, bardzo małą paczkę oprogramowania, który tak naprawdę służy do komunikacji z naszym systemem. I do monitoringu możemy sobie zainstalować na stacji administratorskiej City Director, który tak naprawdę służy do monitoringu podglądu historycznych i zdarzeń, które dzieją się w realnym czasie. Tak naprawdę wyświetliłem tutaj najważniejsze komponenty. Jest jeszcze ich kilka mniej ważnych, natomiast tak naprawdę delivery controller to jest główny komponent zarządzający naszą infrastrukturą. Jego główne funkcje to komunikacja z hypervisorem, z maszynami uruchomionymi na platformie wirtualizacyjnej. On kontroluje dostęp do zasobów, weryfikuje również użytkowników i umożliwia optymalną pracę. W bazie danych zapisane są wszystkie konfiguracje dotyczące całego site'u, łącznie z adresami serwerów, użytkownikami, polisami, wszystkim, co jest potrzebne do prawidłowego udostępnienia zasobów użytkownikom. Storefront jest to komponent, który służy tak naprawdę do prezentacji użytkownikom tego, z czego mogą skorzystać. Po wpisaniu użytkownika i hasła wyświetlona jest lista zasobów w postaci aplikacji i desktopów. Użytkownik może kliknąć zasób, który jest mu potrzebny i on się uruchomi już w tej sesji. Komponent Provisioning Services jest to krytyczny i bardzo ważny komponent, który tak naprawdę służy tworzeniu maszyn wirtualnych, które będą udostępnione użytkownikom. Z jednego imidża te obrazy są streamowane na platformę wirtualizacyjną. Dzięki temu osiągamy łatwość przygotowania nowego stanowiska pracy w bardzo szybki sposób w kreatorze, który ma dosłownie 5 kroków. Możemy zdefiniować, ile maszyn potrzebujemy stworzyć, z którego dysku, jakie on powinien mieć parametry i w ciągu dosłownie kilku minut zestaw, nie wiem, powiedzmy 150 komputerów z systemem Windows 8 jest gotowe do pracy dla użytkowników. Jest to idealne przy krótkotrwałych akcjach typu szkolenia, jakieś kampanie w call center czy w takich organizacjach, w których bardzo często zmienia się liczba pracowników i te zmiany są krótkotrwałe. Hypervisor jest to dowolna platforma wirtualizacyjna. To jest o tyle ważne, że produkty firm konkurencyjnych
Bardzo często ograniczone są do konkretnego rozwiązania wirtualizacyjnego. Zen Desktopa można tak naprawdę zainstalować na jednym z trzech najbardziej popularnych w stosunku do Zen Servera, to nie jest najlepsze określenie, ale Hyper-V i VMware jest obsługiwany również Zen Server Citrixowy. Na innych niestety się nie da zainstalować, ale no, to i tak jest dość duży wybór w porównaniu do produktów innych firm. Pozostałe komponenty, nie będę nawet dużo o nich mówił, to jest mało interesująca kwestia. Ważną rzeczą jest komponent o nazwie Virtual Delivery Agent. To jest klient zainstalowany na każdej maszynie, która będzie udostępniała zasoby. On jest odpowiedzialny za komunikację z Data Delivery Controllerem. I w zależności od wersji systemu operacyjnego powinna być zainstalowana prawidłowa wersja tego klienta. Oczywiście, jeżeli spróbujemy zainstalować wersję, która nie pasuje, to po prostu kreator nie pozwoli nam zainstalować tego oprogramowania. Jeżeli chodzi o metodologię wdrożenia, ja staram się stosować schemat wdrożenia, że tak powiem, ogłoszony czy publikowany w dokumentach Citrixa, nie dlatego, że jakoś w jakikolwiek sposób jestem związany z Citrixem, natomiast bardzo mi się podoba ten sposób, ponieważ tak naprawdę pokrywa się z moimi doświadczeniami, jeżeli chodzi w temacie prowadzenia projektów. Tak naprawdę w pierwszym kroku zalecane jest tworzenie takiego ogólnego planu wdrożenia z wstępnym szacowaniem zasobów, które nam będą potrzebne. W drugim kroku tak naprawdę to jest rozmowa z klientem, identyfikujemy jego wszystkie potrzeby biznesowe, wszystkie problemy, które nasze rozwiązanie ma rozwiązać. Staramy się znaleźć priorytety dla tych wszystkich tasków, tak żeby przygotować plan wdrożenia i go potem realizować. W kroku trzecim tak naprawdę tworzymy rozwiązanie, mając na uwadze wszystkie znaleziska, które zostały poczynione w kroku drugim. Staramy się rozwiązać wszystkie problemy, które znamy na tym etapie, tak żeby rozwiązanie, które zaproponujemy, spełniło oczekiwania klienta. I wtedy w kroku czwartym, którego dzisiaj nie będziemy omawiali, tak naprawdę już przechodzimy do fazy instalacji, testowania, konfiguracji naszego środowiska. I tak naprawdę te kroki, które mamy tutaj w zakresie drugim, trzecim i czwartym, ja staram się robić na zasadach agile'owych, także robić krótkie akcje polegające na konfiguracji małych kroków, testowaniu i zamykaniu tych kroków możliwie szybko, żeby uniknąć sytuacji, że użytkownik ma do przetestowania 150 aplikacji i tak naprawdę nie ma na to czasu i część aplikacji po prostu zostaje niezweryfikowana przez użytkownika, co skutkuje potem pretensjami, że jakiś system nie działa. Dzięki temu zwinnemu podejściu, powtarzając te kroki odpowiednią ilość razy dla każdej z aplikacji, jesteśmy w stanie w szybki sposób wyeliminować wszystkie problemy, które zostały znalezione w trakcie testów i przejść do kolejnego etapu. Jest to rozwiązanie, które wymaga od całego zespołu, zwłaszcza części ze strony klienta, troszkę większego zaangażowania, ale jest dużo prostsze i dużo bardziej efektywne, jeżeli chodzi o efekt końcowy, ponieważ, tak jak powiedziałem, testujemy małe rzeczy, pojedyncze aplikacje, a nie zestaw aplikacji, na które te testy użytkownik bardzo często nie ma czasu.
Oczywiście na koniec, po zainstalowaniu środowiska, trzeba monitorować to środowisko, żeby sprawdzić, czy zachowuje się tak, jakie były oczekiwania i czy spełnia wymagania klienta. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o projektowanie infrastruktury, Citrix w swojej metodologii utworzył tak jakby pięć poziomów, które tak naprawdę opisują poszczególne komponenty całej infrastruktury. I tak naprawdę nie będę tutaj tego czytał, natomiast tak naprawdę do każdego poziomu został dopasowany komponent bądź komponenty całej infrastruktury i projektując rozwiązanie, tak naprawdę będziemy się poruszali w obrębie tych poziomów, rozwiązując zagadnienia związane z prawidłowym zaprojektowaniem poszczególnych komponentów, tak aby w zakresie poszczególnego layera wszystko działało tak, jak było potrzebne i żeby wyeliminować pojedyncze punkty awarii. Realizując wszystkie layery, które mamy na ekranie, tak naprawdę osiągamy efekt końcowy, czyli to jest widok taki, jaki użytkownik ma na swoim komputerze, jeżeli zaloguje się do storefronta. Widzi tutaj po prostu wszystkie zasoby w postaci ikonek. Kliknięcie na każdą z tych ikon spowoduje uruchomienie aplikacji. Prezentacja ma powiedzieć, jak zaprojektować wysokowydajne środowisko, wysokodostępne środowisko. Nie będziemy mówili o disaster recovery, bo to jest troszkę inny temat. Wiąże się z HA, ale przynajmniej dla mnie jest to troszkę inny temat, inny kierunek. Oczywiście dobrze zaprojektowane środowisko, nie tylko z desktopa, każde środowisko informatyczne, pozwala nam w bardzo łatwy sposób stworzyć procedury disaster recovery. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko na stworzeniu infrastruktury HA. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o hardware layer, podstawową decyzją, którą musimy rozwiązać, to jest wybór hypervisora, którego użyjemy do uruchomienia naszych systemów. To jest o tyle krytyczne, że musimy rozważyć wszystkie tematy związane z zasobami i problemami, które musimy udostępnić użytkownikom. Znaczy z zasobami, które musimy udostępnić i problemami, które musimy rozwiązać. To jest o tyle ważne, że niektóre z funkcjonalności, które użytkownik może potrzebować, mogą być niedostępne w hypervisorze, który wybierzemy. Takim przykładem, przynajmniej do niedawna, było wykorzystanie kart z akceleracją graficzną, które w Zendeskopie były obsługiwane tylko z wykorzystaniem Zenserwera. Teraz się to zmienia, w kolejnych wersjach Hyper-V też to będzie możliwe. Natomiast o takich niuansach trzeba pamiętać, wybierając hypervisora, ponieważ na etapie wdrożenia możemy odkryć, że dana funkcjonalność jest nie do osiągnięcia z wykorzystaniem VMware'a dla przykładu. Oczywiście tutaj nie umniejszam możliwością VMware'a, ale może tak być, że akurat taka funkcjonalność w tej konfiguracji jest niemożliwa do osiągnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o zasady projektowania tego zasobów z tego poziomu, to jest klasyka, tak? Rozdzielenie hostów dedykowanych dla serwerów infrastrukturalnych i tych, które będą utrzymywały serwery, które będą udostępniały zasoby. Chodzi o to, żeby odseparować te dwa typy serwerów, żeby zakłócenie pracy czy nieprawidłowe zachowanie serwerów udostępniających zasoby nie zaburzyły pracy serwerów infrastrukturalnych. Oczywistą rzeczą jest prawidłowy dobór parametrów sprzętowych i hostów, i przestrzeni dyskowej, i zapewnienia skalowalności w przypadku zwiększenia ilości użytkowników, których musimy obsłużyć.
Jeżeli chodzi o layer użytkownika, musimy tak naprawdę odpowiedzieć sobie na dwa pytania tutaj. Z jakich urządzeń użytkownicy będą się łączyli do naszej infrastruktury, czyli system operacyjny, czy urządzenie, które jest po stronie klienta i z jakiej wersji receivera będziemy korzystali. Receiver to jest oprogramowanie, które jest instalowane na urządzeniu końcowym. Jest to o tyle ważne, że często wymaga się instalacji najnowszej wersji bądź konkretnej wersji, ponieważ dana aplikacja nie działa w wersjach nowszych. Jest to ważny element wbrew pozorom, ponieważ naprawdę czasami można się zdziwić, że starsze aplikacje w receiverze konkretnej wersji po prostu nie działają i trzeba zmienić koncepcję i sposób instalacji tego oprogramowania. Jeżeli chodzi o Access Layer, jest to jeden z najważniejszych poziomów, dlatego że jest w obrębie tego poziomu, tego layera znajdują się serwery, które umożliwiają nam dostęp użytkowników do zasobów. Jest to sposób, gdzie zasoby są prezentowane użytkownikom. Ważną decyzją, którą musimy rozważyć, jest temat równoważenia obciążenia. Strasznie nie lubię tego po polsku, bo czasami nie rozumiem dokładnie, o co chodzi. Load balancery tak naprawdę umożliwiają nam rozłożenie tego ruchu w taki sposób, żeby nowy request trafił do serwera, który jest najmniej obciążony. Natomiast ważnym tematem jest sprawdzenie, czy nasz load balancer, który już mamy w tym momencie zainstalowany, potrafi komunikować się z produktami Citrixa. Jeżeli to jest load balancer z rodziny inteligentnych balancerów, na pewno będzie potrafił. Oczywiście Citrix ma w swojej ofercie produkt typu Netscaler, który dokładnie tą funkcjonalność posiada, ale na rynku jest kilka firm, kilka urządzeń konkurencyjnych, które taką funkcjonalność również posiadają i nie ma potrzeby stosowania konkretnie produktu Citrixa. Jeżeli nie mamy sprzętowych load balancerów, możemy skorzystać z innych funkcjonalności DNS, Randrobin albo nawet Windows NLB. Nie są to polecane rozwiązania, bo na pewno nie należą one do rodziny rozwiązań inteligentnych, natomiast jakąś tam podstawową funkcjonalność są nam w stanie zapewnić. Kolejną decyzją, którą musimy rozważyć, to jest sytuacja, czy posiadamy już Zen Desktop w innej lokalizacji, w innym data center. Jeśli tak, to czy planujemy wykorzystać GLSB? Jest to o tyle ważne, że konfigurując ten protokół, jeżeli mamy różne czy kilka data center, fizycznych data center, możemy wykorzystać ten protokół do równoważenia obciążenia i wysyłania użytkownika do najbliższego data center względem jego lokalizacji. W ten sposób optymalizujemy ruch na wanie i powodujemy, że jakość pracy użytkownika jest dużo lepsza niż jakby się łączył na stałe do konkretnego data center, bez względu na to, w jakiej części świata się w danym momencie znajduje. Jeżeli zdecydujemy się na instalację czy wykorzystanie load balancerów, kolejną taką mało ważną z punktu widzenia konfiguracyjnego, natomiast ważną z punktu widzenia security jest decyzja, w którym miejscu odbędzie się uwierzytelnienie użytkownika. Może nam się to pojawić już na etapie Netscalera, jeżeli go wykorzystamy, bądź może się nam pojawić ta strona w storefroncie. Jeżeli chodzi o zasady projektowania, najważniejszą rzeczą jest dobór właściwych parametrów serwera, na którym będzie zainstalowany storefront, a także dobór właściwej liczby tych serwerów. I tutaj stosujemy zasadę N plus 1,
gdzie N to jest liczba użytkowników, których serwer może obsłużyć w ciągu godziny, dzielona przez 6000. 6000 to jest taka wartość maksymalna, którą storefront może obsłużyć w ciągu godziny. Gdzie stosując tą zasadę jesteśmy w stanie wyliczyć prawidłową ilość serwerów. W minimalnej konfiguracji to będzie zawsze 2. Przy większej ilości użytkowników będziemy mieli po prostu jeden dodatkowy serwer po to, żeby w momencie, kiedy z jakiegokolwiek powodu jeden z podstawowych serwerów nie będzie dostępny, to te, które zostaną, będą w stanie obsłużyć wszystkich użytkowników, którzy mogą się zwrócić do nas z zapytaniem o aplikację. Jeżeli chodzi o load balancery, no to tu jest taka, no wiadomo, podstawowa zasada. Muszą być minimum 2, żeby wyeliminować pojedynczy punkt awarii. I to jest tak naprawdę to, co możemy zrobić na poziomie minimum. Oczywiście przy load balancerach to jest osobny temat do rozważenia, ponieważ jest tam mnóstwo parametrów, które musimy rozważyć w kwestii mocy obliczeniowej, mocy przełączania, przepustowości. Ja nie jestem specjalistą od tych produktów, natomiast jeżeli chodzi o liczbę, musi być, zazwyczaj konfigurujemy 2 sztuki. To mogą być wirtualne, mogą być fizyczne maszyny, appliance'y, to nie ma znaczenia w tym momencie. Ważne jest, żebyśmy mieli pewność, że nie mamy pojedynczego punktu awarii i wszystkie komponenty będą w stanie zastąpić pracę sąsiada, jeżeli będzie jakiś problem, czy sprzętowy, czy software'owy. Jeżeli chodzi o control layer, tak naprawdę w tym poziomie mieszczą nam się wszystkie serwery infrastrukturalne plus Active Directory i wszystkie usługi, które są potrzebne do prawidłowej autoryzacji użytkownika w domenie. Tak naprawdę o konfiguracjach Active Directory wiadomo, nie ma wiele do powiedzenia. Wystarczy, żeby były 2 kontrolery domeny, żeby wyeliminować pojedynczy punkt awarii. Zakładam, że tak jak powiedziałem wcześniej, że każda firma, która decyduje się na Zen Desktopa, posiada Active Directory, które jest prawidłowo skonfigurowane i nie będziemy się tutaj zajmowali tym tematem. Jeżeli chodzi o SQL serwera, Zen Desktop w wersji od 7 w górę, niestety, obsługuje tylko jedną bazę danych, Microsoft SQL Server. W poprzednich wersjach mogliśmy korzystać z Oracle'a, DB2 i tak dalej, i tak dalej. W najnowszych wersjach zostaje nam tylko SQL Server. W małych instalacjach może to być nawet SQL Express. Tutaj nie ma z tym problemu. Natomiast w rozwiązaniach produkcyjnych musimy wykorzystać wersję Enterprise, najlepiej, żeby to była wersja 2012 z service packiem pierwszym bodajże. Wtedy mamy możliwość wykorzystania, to już muszę przeczytać, przepraszam, bo tego nie pamiętam, Always On Availability Group. To jest zalecane rozwiązanie zapewnienia wysokiej dostępności bazy danych zalecane przez Microsoft. Oprócz tego możemy wykorzystać mirroring, który był już znany w poprzednich wersjach, ale w kolejnych wersjach SQL serwera podobno ma być wycofany, ale to już się mówi od 2005 chyba, czy 2008, ja cały czas jeszcze korzystam z mirroringu, powiem szczerze, i ewentualnie możemy wykorzystać Always On Failover Cluster. Różnica jest tylko jest w tym, czy jest shared storage potrzebny, czy nie. Natomiast Citrix zaleca tą ostatnią opcję, tą. I teraz jeżeli chodzi o zasady konfiguracji, to jak wszędzie. Musimy prawidłowo dobrać parametry sprzętowe. Musimy dobrać właściwą liczbę serwerów, które pełnią funkcję delivery kontrolera. Tutaj również stosujemy zasadę N+1, natomiast w tym przypadku N jest to maksymalna liczba aktywnych sesji dzielona przez 5000.
Tak samo jak w poprzednim przypadku, 5000 to jest maksymalna liczba aktywnych sesji, które delivery controller może obsłużyć w danym momencie. Jeżeli chodzi o serwery provisioning, utrzymujące usługę provisioning services, potrzebujemy minimum 2 serwery per site, natomiast to jest, ten temat jest dość pojemny i szeroki, ponieważ wszystko zależy od ilości maszyn, typu systemu operacyjnego, który będziemy streamowali, konfiguracji tego systemu, także ten temat liczby i parametrów provisioning serwerów należy bardzo dokładnie rozważyć praktycznie w każdym projekcie, ponieważ te wartości będą się zmieniały. Natomiast 2 serwery jest to minimum. Oczywiście musimy prawidłowo dobrać przestrzeń dyskową, która nam jest potrzebna na przechowywanie wszystkich informacji związanych z systemem. Głównie chodzi o cache'a, logi, obrazy dysków wykorzystywanych przez PVS-a i pliki connection leasing. Musimy zapewnić prawidłową replikację obrazów dysków PVS-ów do innych sajtów czy do innych data center, jeżeli takowe posiadamy. To dla mnie jest to temat, z którym zazwyczaj zajmuje się dział odpowiedzialny za storage. Natomiast każda firma ma swoje zasady dotyczące replikacji danych, więc tutaj też niewiele można powiedzieć. Wszystko zależy od konfiguracji, od zasad, procedur i technologii wykorzystywanych w każdej firmie. Musimy też pamiętać o wystarczającej przepustowości samej sieci. Chodzi tutaj o sieć wykorzystywaną do streamowania obrazów PVS-a. I teraz tak dla przykładu mogę powiedzieć, że streamując 500 maszyn z systemem operacyjnym Windows 8 w sieci o przepustowości 1 gigabita potrzebujemy 12 minut na przygotowanie 500 maszyn. W sieci opartej o 10G potrzebne nam jest minuta z małym kawałeczkiem. Także jest to o tyle ważne, że w przypadku tego bootstormu, które zazwyczaj mamy w okresach porannych, kiedy wszyscy przychodzą do pracy i te maszyny muszą być gotowe, musimy po pierwsze zapewnić odpowiednią przepustowość, a po drugie odpowiednio zaplanować systematyczne podnoszenie maszyn tak, żeby na konkretną godzinę był gotowy pełen zestaw, unikając tego gwałtownej fali startów maszyn, które powodują zwiększone zapotrzebowanie na IOPS-y, przepustowość itd. itd. Resource layer jest to layer, który jest odpowiedzialny tak naprawdę za user experience, czyli jak użytkownikowi się będzie pracowało, co będzie widział, jak będzie widział i jakie będą jego odczucia z pracy. I tak naprawdę tutaj decydujemy, jakie profile będziemy wykorzystywali. Wszyscy administratorzy wiedzą, jakie są zalety i mankamenty każdego z tych profilów. Czy będziemy korzystali z przekierowania folderów, czy będziemy, jak będziemy drukowali, czy będziemy używali natywnych sterowników, czy uniwersalnych. Czy będziemy korzystali z oprogramowania, które zarządza tym end user experience typu AppSense, REST Software czy Profile Management Citrixa. Musimy rozważyć, jak będziemy dostarczali aplikacje. Musimy pamiętać, że jedynym zalecanym sposobem streamowania aplikacji w Zen Desktop 7 w odróżnieniu do poprzednich wersji jest AppV. Jeżeli wchodzimy w ten produkt, musimy mieć pewność, że klient, firma, my jako wdrożeniowiec jesteśmy w stanie zapewnić osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, które przepakują wszystkie aplikacje, jeżeli tego nie było wcześniej, do formatu AppV, żeby to uruchomić. I musimy wykorzystać, jaki model FlexCasta będziemy korzystali.
I to jest tak naprawdę wszystko. Mam jeszcze slajdy, które pokazują, jak te poszczególne modele FlexCasta działają, no ale już chyba nie mamy czasu, bo pani się niecierpliwi, więc nie będę pokazywał.